Wyznacz pochodną funkcji f. Funkcja f jest sumą kilku funkcji. Ponieważ pochodna sumy jest równa sumie pochodnych, możemy każdą z tych pochodną z każdej z tych funkcji policzyć osobno. Po pochodną funkcji zapisujemy następująco: jest to f' prime od x. Pierwsza funkcja to jest funkcja 5 razy x do potęgi czwartej. Jest, y składa się ona z iloczynu. Piątki i x do potęgi czwartej. Stałą za każdym razem będziemy przepisywać bez zmian, czyli mamy stała razy pochodna z x do czwartej. Druga funkcja to jest również iloczyn stałej i w tym wypadku funkcji x do potęgi drugiej, czyli stałą przepisujemy i będziemy liczyć tylko pochodną z x do drugiej. W trzecim przypadku również mamy iloczyn stałej, czyli mamy minus 3 razy 1 przez x. Możemy to zapisać po prostu jako 3 razy 1 przez x. Przy czym wiemy, że 1 przez x to jest x do potęgi minus pierwszej. I w kolejnym etapie tak to zapiszemy. Trzecia funkcja. A, tylko zapiszmy, że jeszcze liczymy z tego pochodną. Myślę, że możemy ograniczyć to do pochodnej 1 przez x, bo mamy tutaj stałą. Następnie mamy funkcję pierwiastek z x. Proponuję, aby tą funkcję zapisać jako x do potęgi 1 druga. I z tego będziemy liczyć pochodną. Dalej mamy stałą 10 i pomnożymy ją przez pochodną x na końcu mamy pochodną ze stałej, czyli mamy pochodną z 16. Naszą stałą 5 przepiszemy. I teraz wykorzystamy trzeci wzór, aby policzyć pochodną z X do potęgi czwartej. Mamy tutaj wzór na pochodną z X do potęgi N tej i widzimy, że aby policzyć tą pochodną, to nasze N Przeskakuje nam przed x, natomiast w potędze mamy n 1, czyli liczbę o 1 mniejszą niż wyjściowa potęga. Czyli w naszym wypadku nasze n wynosi 4, czyli przed x znajdzie się czwórka. Natomiast teraz w potędze x będzie 4 1, czyli 3. Tu stałą znowu przepisujemy. I mamy pochodną z x do potęgi drugiej. I znowu nasze n teraz wynosi 2, czyli dwójka przeskakuje przed x, natomiast w potędze x mamy 2 minus 1, czyli 1. Możemy zostawić po prostu x. Jeśli chodzi o y, trzecią funkcję to 1 przez x możemy zapisać jako x do potęgi minus pierwszej i z tego w kolejnym etapie będziemy liczyć pochodną. Następnie mamy pochodną z x do jednej drugiej, czyli znowu korzystamy z trzeciego wzoru. W naszym wypadku y, teraz n wynosi 1 druga, czyli zgodnie z wzorem 1 druga przeskakuje nam przed x. -a. Natomiast w potędze mamy 1 druga minus 1, czyli będzie to minus 1 druga. Następnie mamy plus 10, pochodna z x -a wynosi 1 czyli mnożymy to przez 1. I na końcu mamy minus pochodna z 16, ponieważ 16 jest stałą, a pochodna ze stałej wynosi 0, więc mamy tutaj minus 0. Teraz możemy już porządkować naszą funkcję pochodną, czyli mamy 5 razy 4, to jest 20x do trzeciej. Tutaj mamy plus 4x. Następnie stałą przepiszmy, czyli mamy minus 3. I liczymy pochodną z x do minus y, pierwszej potęgi. Czyli po, y, nasze n teraz wynosi minus 1. Czyli minus 1 przenosimy przed x, czyli mnożymy to przez minus 1. I mamy x w potędze mamy y, minus 1, minus 1, czyli minus 2. Następnie możemy jeszcze zapisać y, x do minus 1 drugiej jako 1 przez x do 1 drugiej. Dlatego, że jeżeli w potędze mamy minus, to odwraca nam to podstawę naszej potęgi, czyli mamy razy 1 przez x do 1 drugiej. W ten sposób pozbyliśmy się minusa z potęgi. Na końcu mamy plus 10 i 0 możemy pominąć. Więc pochodna f' od x wynosi 20x do trzeciej plus 4x. I teraz to jeszcze możemy wymnożyć, czyli mamy minus 3 razy minus 1, to nam daje 3. Ja tą trójkę wpiszę w liczniku, dlatego że tu mam x podniesionego do potęgi minus drugiej. Minus powoduje odwrócenie podstawy, czyli x w tej chwili był w liczniku, więc teraz znajdzie się w mianowniku. Czyli mamy x do potęgi drugiej. Tu również możemy to zapisać w prostszej formie, czyli mamy w liczniku jedynkę, w mianowniku jest dwójka i mamy tu jeszcze x do potęgi jednej, drugiej, co nam daje pierwiastek z x. Pierwiastek, oczywiście drugiego stopnia, i na końcu dopiszmy plus 10.